Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Ekologika na antenie Radia Pryzmat. W środę 18. Witam bardzo serdecznie, Anna Worowiec-Tonia w Ekologice. Dzisiaj, tak jak zapowiedziane jest na stronie internetowej naszego radia, będziemy rozmawiać na temat ciuchowiska, a jest ze mną Paulina Fromczak. Witam cię bardzo serdecznie. Witam. No i z Pauliną dzisiaj całą godzinę porozmawiamy o ciuchach niechcianych, których chcemy się pozbyć, które nam się już nie podobają, albo jakoś dziwnie się skurczyły z różnych powodów. Albo się skurczyły w praniu, albo się skurczyły dlatego, że my troszeczkę przybrałyśmy na tuszy. Mówię to w rodzaju żeńskim, ponieważ większość jednak ciuchami, ubraniami zajmują się kobiety. Mam nadzieję, że to się zmieni, ale o tym wszystkim dowiecie się w ciągu całej audycji. Paulino, kim jesteś? Dlaczego akurat ciuchowisko? Chodziłam kiedyś sama na taką wymiankę w Warszawie, która z jakiegoś powodu przestała się nagle odbywać. Zauważyłam, że jest bardzo duże zainteresowanie w internecie tym, żeby odbyły się jednak kolejne edycje. Ludzie pytali, kiedy będzie następna. No tak, zobaczyłam, że jest tyle ludzi zainteresowanych, znaczy, że jest po prostu potrzeba organizacji takiego wydarzenia, więc zaproponowałam, żebyśmy zorganizowali to wspólnie wszyscy jakby razem, że ja znajdę miejsce, zaproszę ich wtedy na wydarzenie i zrobimy coś takiego, powiedzmy, od początku, od podstaw. Warunek był taki, że dałam, żeby się znalazło 60 osób co najmniej, żeby opłacało mi się wynająć miejsce, żeby wiadomo nie być z tym jakoś do tyłu i żeby to miało sens, żeby też ta różnorodność była tych rzeczy przyniesionych przez tych ludzi. Wtedy jeszcze w swojej naiwności myślałam, że tyle osób, ile się zapisze na wydarzenie, tyle znaczy, że przyjdzie na wydarzenie. A nie, nie przyszło. Przyszło więcej. Przyszło, de facto tak, ale w momencie, kiedy ja zobaczyłam, że zapisało się te 60 osób, dobra, stwierdziłam, robimy, znalazłam salę w miejskim, takim właściwie w Domu Kultury, to był Klub Lira w Warszawie, na Brudnie. Mhm. No i dobra, i robimy, jest wydarzenie, znalazłam też jakichś wystawców rękodzieła, którzy chcieli się wystawić tam. Potem zobaczyłam, że tych ludzi przybywa, więc byłam bardzo ucieszona, że będzie więcej osób. W rezultacie było tak, było około 60. Wymiana była nie na stołach wtedy jeszcze, tylko była na rozłożonych foliach na ziemi, gdzie wszyscy się schylali po te rzeczy. Tak, potem odeszliśmy od tego, żeby robić to na ziemi, bo jednak starszym osobom, na przykład, czy jakaś kobieta w ciąży przyjdzie, no to już jest trudniej, więc tak. Zawsze, kiedy jest szukana sala, to szukamy tego, żeby ona jednak posiadała jakieś stoły lub chociaż coś, nie wiem, krzesła, cokolwiek, na czym by można było to położyć wyżej, te rzeczy. Rozumiem. Czyli po prostu zajęłaś się tym, dlatego, że po prostu twoje miejsce, w którym byłaś, korzystałaś z niego, po prostu przestało istnieć, tak? Tamto wydarzenie, na które ja chodziłam, ono też się odbywało w różnych lokalizacjach Warszawy. Rozumiem. Ja byłam na nim wcześniej parę razy, byłam zadowolona, zobaczyłam, że to fajnie działa i stwierdziłam, że no brakuje czegoś takiego. Nie wyobrażałam sobie, że może czegoś takiego nie być. Skoro oni tego nie chcą zrobić, no to ja to zrobię po prostu. Widzicie, to jest niesamowite. Paulina jest niesamowitą osobą, czyli czegoś, coś zamykają, czegoś nie ma, więc bierze w swoje ręce sprawę i organizuje. To jest niesamowite. Naprawdę myślę, że powinniście Paulinę poznać bliżej. Ale mam nadzieję, że dzięki naszej audycji to zrobimy właśnie i poznamy cię bliżej. A powiedz, Paulino, to w takim razie, jeżeli organizujesz już te ciuchowiska, to kogoś reprezentujesz? Jakąś organizację pozarządową? Jakąś ekologiczną organizację? Czy po prostu reprezentujesz samą siebie? No reprezentuję samą siebie plus te osoby, powiedzmy, które odbierają te rzeczy, które zostają. To są różne fundacje najczęściej, czasami osoby prywatne po prostu potrzebujące. Rozumiem. Czyli to nie jest tak, że później ty bierzesz te ciuchy, sprzedajesz nie, i tak nie, dalej. Nie, nie, nie. No właśnie, to zaraz później do tego dojdziemy. A mówisz, że zajęłaś się tym dlatego, że po prostu to warszawskie zostało zawieszone. Ale czy jakieś ideologiczne też założenia ci przyświecały? Czyli że dla ciebie było ważne, żeby nie obrastać w nowe ubrania, co chwilę kupować nowe rzeczy, bo teraz jest modny żółty, a rok temu był modny czerwony, to dlatego właśnie
z tego powodu, czy też z powodów właśnie takich innych? Raczej nigdy nie miałam tak, żeby patrzeć na to, co jest modne, ale zawsze lubiłam mieć dużo rzeczy i nie wydawać na nich dużo pieniędzy. Ach, to taka typowa taka kobieta. Rozumiem. I zawsze mi było żal tego, że jeżeli na przykład no ja w czymś nie chodzę, no to co z tym dalej? Też w mojej rodzinie było tak, że najpierw oddawało się te rzeczy po mnie, na przykład oddawało się do dalszej rodziny gdzieś na wieś, oni oddawali swoim znajomym, więc to jakoś tak było dla mnie naturalne, że rzeczy się nie wyrzuca, tak? Że rzeczy się nie wyrzuca, dokładnie tak. Zawsze jest przykre, kiedy się widzi, że ktoś stoją torby wyprasowanych ubrań z H&M-u pod śmietnikiem na przykład, tak? I... No może dlatego stoją, że ktoś nie wie, że jest takie ciuchowisko i może dużo przyjść. Osób nie wie, tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak i mam nadzieję, że po tej audycji też troszeczkę więcej osób będzie przychodzić na ciuchowisko. O tym, kiedy było i kiedy będzie ciuchowisko w Krakowie i w Warszawie, o tym jeszcze porozmawiamy dokładnie. Czyli mówisz, że to wszystko, to ciuchowisko zaczęło się 7 lat temu i to już tak trwa od 7 lat. Tak. Pierwsza edycja w Warszawie, tak. I twoja ideologia to jest po prostu żal wyrzucać. No tak, jeżeli coś można z tego zrobić, nawet jak ktoś, podziwiam ludzi, którzy potrafią to przerabiać. Mam koleżankę, która szyje woreczki z firanek i takie rzeczy, więc też to jest miejsce dla takich osób, które mogą po prostu zdobyć te rzeczy, które chcą przerobić z tego coś. Nie tylko, nie tylko żeby w tym chodzić, ale też takie rzeczy użytkowe, bo tam są nie tylko ubrania. Tak. Może zróbmy na początek taką drogę, taką ścieżkę takiej osoby, która przychodzi na ciuchowisko. Co powinna przynieść, jak to wszystko wygląda po kolei, po drodze, tak? Najlepiej sobie wybrać najpierw z szafy te rzeczy, których się nie chce i powiem wprost, warto być bezlitosnym, bo przyniesie się równie dużo zapewne. Aha, czyli jeżeli przyniosę, przyniosę dwie rzeczy, to wyjdę z czterema? Albo z całą siatką, 4 kilogramami na przykład. No to 40, bo takie rzeczy też się zdarzają. Niesamowite. I warto sobie je podzielić od razu, jako że tam na wydarzeniu jest podział na rzeczy dziecięce, czyli zabawki, też ubranka, śpioszki, wszystkie akcesoria dziecięce. Ktoś przyniósł czasami łóżeczko na przykład dziecięce, to też. Inne. Czyli to jest bardzo ważne. Czyli to nie są tylko i wyłącznie ubrania, ale i także różne inne akcesoria. Tak. Ale jeżeli chodzi o dzieci, tak? Czy o dorosłych również? Tu jest podział właśnie, jeżeli chodzi o dzieci, plus do tego jest jeszcze podział na rzeczy, które nie są w ogóle ubraniami. Czyli są książką, są kosmetykiem, są torebką, są biżuterią, nie wiem, elektroniką, wazonikiem, bibelotkiem, inne takie rzeczy, to jest też podzielone. Czyli po prostu wszystko, wszystko. Wszystko. Czego nie potrzebuję, mogę przynieść. Takie mało wypromowane hasło, ciuchowisko wymieniaj wszystko jest generalnie. Ciuchowisko wymieniaj wszystko. Dobrze. Nie ma podziału natomiast na rzeczy damskie i męskie, bo męskich jest na tyle mało, że ja na razie nie widzę sensu, żeby je aż dzielić, chociaż może jeżeli by była naprawdę duża sala, to by się zrobiło taki osobny stolik. Na pewno jest właśnie ten podział, te dziecięce i inne i ta cała reszta. I tam są zawsze tabliczki oznaczone, że w tym miejscu są dziecięce, w tym miejscu są inne i cała reszta jest wreszcie sali. I to jak to się rozdzieli na samym początku, to potem jest łatwo, że już po prostu przychodzi się ale i się wykłada. Ale kto to rozdziela? Rozdzielam to ja. Ja przynoszę na przykład dwie reklamówki. W jednej mam dziecięce, w drugiej mam męskie, w trzeciej mam damskie i ja idę w odpowiedni rejon sali i tam odkładam te rzeczy. Tak, dokładnie. Te rzeczy mają być jakoś przygotowane, mają być czyste. No najlepiej, żeby były czyste, żeby nie były dziurawe, żeby nie były porwane, nie wiadomo jak. Czyli nie robimy z tego śmietnika, tylko po prostu przynosimy. Tak, no to mają być rzeczy, które ktoś po prostu będzie nosić, bo jeżeli one nawet nie zostaną wymienione, to one trafią do osób ubogich i co? I chcemy po prostu dać komuś tak swoją koszulkę z żółtymi plamami pod pachami, no chyba sami byśmy nie chcieli czegoś takiego dostać, więc to też trzeba... Tak, czyli pamiętamy o tym... Już takie rzeczy to tylko na szmaty, naprawdę. Tego jest akurat nie żal wyrzucić, bo z tym się już nic nie zrobi. No to można wrzucić, nie wiem, na czyściwo do tych kontenerów i tam może oni coś zrobią. My nie mamy możliwości zrobienia z tego nic. Rozumiem. Czyli jeszcze raz, przychodzę i tam widziałam, że coś płacę, jakiś bilet płacę. Tak, bilet jest 7 zł. 7 zł, czyli w kieszonce mam 7 zł, czyli troszeczkę więcej niż bilet MPK, więc to nie jest jakieś wielkie, wygórowane finanse. I wchodzę sobie na jakąś tam salę, bo rozumiem, że w różnych miejscach się to ciuchowisko odbywa. Różnych. Teraz we wrześniu odbywało się... Teraz było w takiej knajpce koło Muzeum Podgórza Lowerowa. Czyli to nie jest duża jakaś przestrzeń.
no, zawsze za mała. Ach, jakby nie było, to zawsze się okazuje, że jednak przydałoby się, żeby było troszkę więcej miejsca, trochę więcej stołów. Mhm. Za każdym razem po prostu. Ludzi też przychodzi dużo, bo przychodzi co najmniej 100 osób, bo mężczyźni i dzieci do 9 roku życia nie płacą tych biletów. O, słyszycie mężczyźni? Oni zapraszamy. Przychodzą za darmo, co jestem też oskarżona o brak parytetów, bo dlaczego mężczyźni nie płacą? Tak, po prostu mężczyźni nie płacą, dlatego że oni się nie wymieniają. Oni przynoszą to, najczęściej przychodzą jako osoba towarzysząca, po prostu podwieźć, przynieść torby, tak, siedzieć, pilnować tego, co kobieta znajdzie, więc no... Bez przesady, tak. Mhm. Czyli mamy tak, wchodzimy, płacimy bilet, rozkładamy czyste, wyprasowane, ładne ubranka, które chcemy się ich pozbyć, w odpowiednich miejscach, które są jasno oznaczone, że to są dla dzieci, to są dla kobiet i dla mężczyzn. Jest oznaczone, że jest tabliczka dziecięca i tam są te dziecięce wszystkie, jest tabliczka inne i to jest wszystko, co nie jest ubraniami, plus jasne. Nie ma tabliczki na całą resztę, to znaczy, że tam jest cała reszta. Rozumiem. I one są układane tak, jak mówiłaś, na jakichś stołach, żeby tak, było nam stołach. Wygodniej. I co się później dzieje? Odłożyłam te swoje rzeczy i co później? W ogóle jeszcze powiem o tym, że warto być wcześniej, bo najczęściej jest tak, że jeżeli ja przychodzę przygotować salę pół godziny wcześniej, to już jest kolejka osób, które były po prostu na poprzednich edycjach i wiedzą, że no im wcześniej, tym większy wybór, tak? Więc jest kolejka. W momencie, jak ja przychodzę, to ustawiam salę, czekam, nie wpuszczam nigdy za 5 czy za 3, nie. Staram się pilnować godziny punktualnie, to jest punktualnie, żeby potem nie było, że każdy będzie chciał przychodzić jeszcze wcześniej, żeby się wbić jakoś tą kolejkę. Ludzie są wpuszczani z tymi rzeczami, każdy rozkłada to według tych oznaczonych rzeczy i po prostu wybiera sobie to, co mu się spodobało, z tego, co przynieśli inni. Nie ma wymiany jeden za jeden, można przynieść, nie wiem... 10 rzeczy, wziąć sobie, nie wiem, 15, to nie jest to tak liczone, ale też wiadomo, że nie chodzi o to, żeby tam wynosić worami i brać, powiedzmy, jak hydrobaba z Radomia. Tak? No tak. A w takim razie, jeżeli mówisz, że już jest kolejka przed wejściem, to od razu mi się takie czerwone światełko zaświeciło, że to musi być w takim razie taka dosyć ostra, takie ostre dosyć polowanie na te ciuchy, tak? Czy ja wiem, czy polowanie? No, polowanie bardziej nie wygląda to tak, jak wyprzedaż w Lidlu. To od razu chcę powiedzieć, że to nie jest na tej zasadzie. Każdy stoi w rządku w kolejce, nie rozpycha się barami. Tylko po prostu wiadomo, że jeżeli przyjdzie się, powiedzmy, godzinę po rozpoczęciu, to już po mnie wejdzie tylko na przykład 10 czy 15 osób. Natomiast przede mną weszła większość, więc te wszystkie rzeczy, które wnieśli przede mną, mam mniejszą szansę je zobaczyć niż te, które wniosą. Po mnie już przyjdzie mało, więc mam mniejszy wybór, więc warto, każdy chce być jak najwcześniej. Jak po najwcześniej. Prostu, tak patrzę się na ciebie, ty masz rozmiar zdecydowanie 36. Czy dużo, właśnie, czy jest duża rozpiętość rozmiarówek? Ciężko mi to powiedzieć tak naprawdę, jako że ja stoję na biletach plus czasami chodzę pomiędzy stołami pilnować, czy tam wszyscy zachowują się jak trzeba, czy coś nie spadło na ziemię i tak dalej, to nie do końca tak naprawdę orientuję się w pełnym przekroju tego, co jest. Na pewno tak z kobiet, stoją... które przychodzą, to przychodzą kobiety raczej w takich standardowych rozmiarach. Zdarzają się też większe osoby i mniejsze osoby, ale to wiadomo jest mniejszy procent jest tego, tak? Ja zawsze staram się dać też informacje na jakieś grupy, gdzie jest właśnie rozmiary XL czy coś, żeby też zachęcić panie, które są po prostu większe, żeby większe. Też się wymieniały. Oczywiście, tak, bo... że tak, bo to, no tak, tak. No to dobrze, czyli rozmiarówkę już mamy, upolowałam te rzeczy i sobie po prostu wychodzę zadowolona. I to jest koniec, tak? Tak, można sobie jeszcze zostać oczywiście na herbatkę, czy tam na piwko w danym miejscu, gdzie jest organizowane. To też jest zawsze, jesteśmy potem mile widziani, bo często ludzie mówią, że chcą, żebyśmy o tam było fajnie, zróbmy tam jeszcze, natomiast miejsce jest niezainteresowane tym, rozumiem. Ponieważ no, utarg na barze był mały, tak? I oni potem nie zawsze przychylnie patrzą na tego typu wydarzenie, jeżeli jest takie podejście uczestników. A jeżeli tylko przyjdą, wiem, no, wyjdą, tak. Czy w takim razie bardzo często te ciuchowiska są organizowane przez ciebie właśnie w lokalach jakichś takich... Tak, głównie tak. Zdarzały się edycje, która raz była w pizzerii, chyba kilka razy była w pizzerii. Kilka razy była w fitnessie, tam na stendach były wymiany takich popostawianych, ale najczęściej jest to jakiś bar, klub, kawiarnia, tak.
Mm-hmm. No tak, to czyli to słuchajcie, to nasi słuchacze, to może być bardzo fajny wypad towarzyski, bo można pójść, złowić jakąś fajną sztukę, napić się herbatki dobrej, posiedzieć, porozmawiać, tak? Czyli to jest takie całkiem fajne, tak, przyjemne, przyjemne... Bardzo to jest miłe, jak widać, że właśnie ludzie sobie zostają i tak. W Warszawie jest bardzo często, mam taką ekipę znajomych, którzy właściwie zawsze zostają na obiad po ciuchowisku i to jest zawsze fajnie. Jak długo te ciuchowiska trwają? Bo ja widzę, że tutaj na stronie dwie godziny. I tak, to jest tak standard, że dwie godziny. Tak, tak. Mhm. Najbliższe ciuchowisko w Krakowie? 20 będzie 20 października. Mhm. Tu widzę od 14 do 16. Tak, na Zabłociu. A czy już wiemy... Tak, na Zabłociu. Tak, na Zabłociu w warsztacie. To się nazywa warsztat po prostu. To akurat nie do końca jest bar, tam można też salę prób sobie wynająć od nich i tak dalej. Lokalizacja jest też bardzo w porządku, jest bardzo blisko od Placu Bohaterów Getta, więc... Mhm. Czyli 20 września, to czyli już niedługo, bo dzisiaj mamy 9, czyli 11 dni i... Tak, na pewno wrzucę jeszcze mapkę, jak tam dotrzeć. Jak tam dotrzeć, bo właśnie, bo nie zawsze można... Można się... sobie znaleźć, ja też daję zawsze linka do tego miejsca, gdzie się będzie odbywać, żeby każdy sobie mógł zobaczyć, ale to wiadomo. No, no i teraz zamykamy ciuchowisko po 2 godzinach. Ty sprzątasz i okazuje się, że zostało bardzo dużo różnych rzeczy. Tak, z reguły zostaje około 10 worków, 120-litrowych mniej więcej rzeczy. O mój Boże, rzeczy. To bardzo dużo. Tak, w Krakowie najczęściej odbiera to Fundacja Stawiamy na Łapy. Oni bardzo często są zainteresowani tym, żeby to wszystko odebrać. Oni sobie to potem przepakowują, sprzedają na kiermaszu i pomagają zwierzętom. Część jeszcze odsprzedają gdzieś dalej z tych pieniędzy potem pomagają zwierzętom najczęściej, tak. Aha, w Warszawie jest trochę trudniej znaleźć fundację. Tam najczęściej są to osoby prywatne, potrzebujące i opowiadają po prostu, że do kogo wożą. Aha. Czyli zawsze te rzeczy są odbierane i oddawane potrzebującym. Tak, tak. No i wiadomo, że jeżeli byłby jakaś fundacja była zainteresowana, to zawsze może do nas napisać się odezwać. O, to też jest apel w takim razie. Czy potrzebujesz takich tutaj w Krakowie? W Warszawie. Bardziej w Warszawie. W Krakowie też zawsze można na przykład rozdzielić, że część rzeczy odbiera fundacja, Stawiamy na Łapy, część ktoś inny. Albo na przykład co drugie wydarzenie, też nie zawsze ktoś może nie móc z tamtej fundacji przyjechać samochodem. Czy ideologicznie jakoś specjalnie właśnie ta fundacja, ty ją wybrałaś, czy oni się sami do ciebie zgłosili? Ktoś chyba na jakiejś grupie szukałam fundacji, która by była zainteresowana odbieraniem i ktoś na grupie polecił, że właśnie fundacja Stawiamy na Łapy, że może oni i napisałam. I oni to odbierają za darmo po prostu, zabierają i pozbywają. Tak, pakujemy wszyscy w te worki te wszystkie rzeczy i tak, i oni przyjeżdżają samochodem, odbierają. Zawsze właśnie też jest problem, że to jest najczęściej sobota, niedziela. Mhm. Albo sobota, albo niedziela jest organizowane wydarzenie. No i często jest problem, żeby ktoś akurat dokładnie tego dnia przyjechał, bo to trzeba przyjechać dokładnie, nie wiem, 10 minut po tym, jak się skończy. No tak, bo jeżeli to jest w jakimś lokalu gastronomicznym, kafejce czy w czymś, no to trzeba po prostu nie organizują posprzątać. Już potem najczęściej. Tak. Mają wynajętą salę na urodziny czy coś i te worki nie mogą tam po prostu zaczekać, żeby odebrać następnego dnia. No szczególnie, jeżeli tych worków jest tyle, co mówiłaś, więc to trochę zostaje jednak. A tak jak patrzyłaś na te osoby, które przychodzą i później wychodzą z tymi jakimiś torbami, czy właśnie wychodzą z takimi dużymi, czy raczej właśnie mniejszymi? Raczej klasyk jest taki, że przychodzi się z 70-litrowym plecakiem i z takim się wychodzi. To jest taki standard najczęściej. Aha. Większość osób tak. No ja już jestem zachęcona, słuchajcie. Większość osób przynosi bardzo dużo i wynosi bardzo dużo, tak. I jest bardzo dużo osób, które są od pierwszej edycji z nami w Krakowie, więc często nawet pomagają sprzątać na końcu salę, układać te ubranka. To też jest bardzo fajne. Super. Wspominałaś, że jest też bardzo dużo tych rzeczy dla dzieciaczków, że jednak... Tak, to jest też kwestia tego, ile mam przyjdzie na daną edycję, wiadomo, bo no, ktoś rodzi, to nie przyjdzie akurat, no tak. Albo coś. No, na ostatniej edycji było chyba ze 3 takie duże stoły tych rzeczy, plus właśnie jakieś zabawki, jakaś tam perkusja dziecięca, jakieś coś takiego, także tak. Niesamowite. A męskich rzeczy rozumiem, że jest bardzo mało. Mało jest. Faceci noszą do zdarcia po prostu najczęściej. Nie, pomyślałam, że może partnerki jednak przynoszą. Zdarza się, ale to jest bardzo, bardzo mało. Chociaż właśnie tak jak mówię, nie na ostatniej edycji, a jeszcze miesiąc wcześniej przyszedł, 10 minut przed końcem przyszedł pan i przyniósł 4 worki. Tak jest, właśnie 120 litrów. Tam były i markowe ubrania, i chyba z 2 worki były
były męskich ubrań. No ale właśnie weterani wiedzą, że trzeba przyjść wcześniej i zostać do samego końca. Aha. Bo bardzo często jest mniej więcej w 80% edycji zdarza się tak, że jeszcze nawet 10 minut przed końcem, 5 minut przed końcem ktoś przyjdzie i coś przyniesie, tak. I często to są po prostu rzeczy, ja mówię, no teraz już nie ma, można zostawić, wiadomo, że ktoś przychodzi tylko oddać, to nie, tak. Nie płaci za bilet, tak. Tylko przychodzi oddać, wychodzi, powiedzmy, tak, no to ja te rzeczy przyjmuję, bo potem jej tak oddam na tą fundację, więc no tak. Tak, ale sam już nie skorzysta wtedy. Już sam nie skorzysta. Czy chciałabyś jakąś ciekawostkę opowiedzieć nam, jakieś takie zdarzenie, no bo 7 lat, no to jest już trochę i pewnie takich ciekawostek i historyjek z ciuchowisk na pewno masz masę. No jedną z takich rzeczy było na przykład to, jak ktoś kiedyś przyniósł telewizor. Wymiana była w Warszawie. Ten klub już chyba nawet nie istnieje. Była na 4 salach. Była wtedy jeszcze na tych foliach na ziemi. Przyszło tam 180 osób. Przyszła telewizja, przyszło kilku fotografów. Tam nie dało się przejść. I ktoś przyszedł ten telewizor, został podłączony i padło światło w całym lokalu. Naprawdę? Tak, bo się okazało, że było spięcie, tak? Ale oczywiście, że nikt nie odpuścił, po prostu każdy teraz ma telefon, a w nim latarkę, w związku z tym kontynuowali do czasu włączenia ponownego światła, każdy się wymieniał dalej, podświetlając sobie latarką, tak? Nie przestali nawet wtedy, nie? Super, no to super, to piękne zdjęcia musiały wtedy wyjść z takiego ciuchowiska. A jeszcze jakieś ciekawe? Jakieś niesamowite właśnie rzeczy. Tak? No ktoś na pewno przyniósł chyba w zeszłym roku właśnie jakieś łóżeczko było dziecięce. Jedna pani mówiła, że akurat szukała teraz, bo goście przyjeżdżają tam z dzieckiem i że szuka, gdzie położy, więc to też było fajne. Ktoś drona przyniósł. Proszę. Zdarzają się takie rzeczy, tak. Była też jedna pani, która przyniosła rzeczy ze sklepu, który się likwidował, więc to były zupełnie nowe rzeczy. Torebki takie. Ja też mam jakąś jedną rzecz, wzięłam tam od tej pani i właśnie sobie chodzę. Teraz jest to jedna z moich ulubionych ciuchów. Więc. O, czyli takie, no faktycznie takie gratki, takie bardzo... Tak, no zależy z tego, jak to potraktuje, no. Mhm. Czasami właśnie ktoś przyniesie coś słabego, naprawdę są ludzie, którzy potrafią przynieść dużo siad, dużo supermarkowych rzeczy z metkami. To nigdy nie wiadomo, na co się trafi, nigdy nie wiadomo, czy to będzie w gust, czy to będzie w rozmiar. No właśnie, najbardziej mnie martwi ten rozmiar, bo ty takie 36 to tutaj sobie zawiniesz, tam sobie podwiniesz, no ja nie będę mówiła. Mam jedną taką panią, która jest w większym rozmiarze, która przychodzi zawsze i ona też jest zadowolona, tak? Więc tak. No i było nawet tak, że jedna pani z Katowic dojeżdżała. Coś niesamowitego, tak. Z Katowic. A tak. Chyba w Katowicach przecież mają jakieś właśnie wymiany ubrań. Nie wiem, coś może jest, no ale jej się tutaj tak podobało, że przyjeżdżała. Tylko w zależności od godziny. A czy orientujesz się, kiedy taki powstał taki właśnie ruch wymiany ubrań? Bo tak jak powiedziałaś, że u ciebie w domu, jak było coś za małe, to po prostu przekazywano komuś innemu w rodzinie. I to tak się działo. U mnie w rodzinie dokładnie tak samo wyglądało. Zawsze się ma jakąś ciocię, wujka, kuzynów, którym można było to przekazać. A w którym momencie się tak stało, że wyszliśmy poza krąg rodzinny do obcych ludzi, żeby się wymieniać ubrania. Tak masowo? No właśnie. Mi się wydaje, że to mniej więcej będzie właśnie tak 5 lat. 5 lat. Tak. Wcześniej też trochę, ale teraz... No, czy to przywędrowało gdzieś z zagranicy, tak, ten pomysł? Tak, tak, tak. Tak, tak. No, tak. Takie rzeczy się odbywają bardzo dużo w Niemczech, w Stanach. Mhm. Tam było to wcześniej i do nas przyszło po prostu. Tak jak ogólnie moda na całe eko. Tak. I jeszcze wspominałaś na początku, że oprócz tych rzeczy to przychodzą też różne osoby, które mają swoje jakieś rzemiosło artystyczne, jakieś swoje rzeczy. Zdarza się, natomiast to rzadziej. Kiedyś było więcej, teraz rzadziej po prostu tak. No przychodzą dziewczyny, które na przykład zaczynają dopiero często coś robić, jakieś bransoletki czy coś i chcą zobaczyć, jaki będzie odbiór, tak? Albo chcą zareklamować. I one wtedy te rzeczy są sprzedawane, czy tak, też oddawane? Tak, one sobie sprzedają, tak. Jest taki wtedy... stolik mają, albo jeżeli jest możliwość, to jest udostępniany z lokalu, albo czasami proszę kogoś, żeby przyniósł. Zdarzają się też inne rzeczy, na przykład była pani, która promowała swój makijaż i malowała dziewczyny w ramach takiego dodatkowego stoiska. Były jeszcze stylistki też, które się właśnie chciały, promowały się dziewczyny i robiły w ten sposób po prostu reklamę, że doradzały tam, od razu to było fajnie, bo od razu można było, a tą sukienkę to mam brać, tak? Aha. Pasuje do mnie ten kolor. Jasne. I się tak dogadywały, też były zniżki na zabiegi depilacji. To my jesteśmy otwarci, zależy, kto się zgłosi z czymś takim ciekawym.